Nie, no oczywiście wszystko to, co ja swoją wiedzę posiadam, to jest wiedza praktyczna i to jest z tego czasu, kiedy ja grałem za granicą przez wiele lat. Ja byłem w Anglii, byłem we Francji wiele lat, także oczywiście to, ta moja wiedza jest przeniesiona jakby z zagranicy. Nie wzoruję się raczej na polskich trenerach, raczej nie. Oczywiście dawaj, ja wiem, miętowy, że... dawaj, miętowy! Dawaj, miętowy! Adams, już musimy na chaos, Adams! 2 minuty! Powiedz mu, na chaos, musimy tam, żeby walił, bo nie ma czasu. Czy już znamy założenia taktyczne, tak? Słuchaj, no na chaos. Ja sam jak grałem pro, przeciwko... Ale jak wiecie dobrze, że ja mam również obywatelstwo innego kraju i już poczyniłem kroki, żeby ewentualnie zdobyć również dokumenty w innym kraju. Nie wiem, co będzie prostsze, czy tam, czy tu. Na razie tutaj również chodzę do tej szkoły. Ponieważ tam już otrzymałem wiadomość, że bardzo się cieszą, że wybitny piłkarz będzie, próbuje jakby dostać się do ich szkoły. Tutaj nie do końca to doceniają, ale jeszcze nie zrezygnowałem z tej szkoły, próbuję dalej swoich sił w naszej szkole. Spełniam funkcję menadżera i jak pewnie wiecie, mam kontakty menadżerskie bardzo duże. Wiesz dobrze, że ja wyciągam telefon, dzwonię do Avrama Granda, do byłego menadżera Chelsea. I no, mam bardzo duże kontakty z tego powodu, że przebywałem za granicą. I wiesz, no, ja tym zawodem to się praktycznie bawię. Mi to sprawia wielką przyjemność. Tak to powinno być. A z ciekawości właśnie spróbuję w tym innym kraju. Wiesz, że jestem dowcipnym człowiekiem, lubię płatać psikusy, więc zobaczymy, jak się zaopatrzy w tym innym kraju, bo ja mam, wiesz, również obywatelstwo francuskie. Ja od ręki dzwonię do innych menadżerów, do FC Porto, do Francji, do Bordeaux, do kolegi Laurent Blanc, trener reprezentacji Francji. Ja mam takie kontakty, ja wiesz, z pewnymi... Ale Laurent Blanc ci nie da żadnego piłkarza do klubu, no nie da mi do ŁKS-u, ale na pewno... Ale dobrym słowem cię wspomożę. Ale na pewno swoją radą mi odpowiedziałem. Tomka zdanie jestem tutaj. A, jestem przyjęty, natomiast jestem, tak jak mówię, menadżer. Ja chcę skorzystać z tych kontaktów, które mam. Oczywiście na dzień dzisiejszy no nie mogę, bo po co ja zadzwonię do Avrama. Zresztą Avram będzie teraz na meczu Polska-Portugalia prawdopodobnie. Z tego co wiem, to będzie jeszcze drugi trener, menadżer z angielskiej ligi. Nie będę mówił kto, no, może to będzie niespodzianka. Także no wiesz, ja mam naprawdę duże kontakty. Dobra, ja strzelam, to będę chciał... strzelam. Samala oddaj. Nie, Redknapp, mówisz, że Redknapp. No. Tak? Wiesz, no ja grałem też w Anglii, ja mam duże kontakty. Nie mogę ich na dzień dzisiejszy wykorzystać w ŁKS-ie, ponieważ my nie mamy pieniędzy, nie możemy ściągać zawodników, nie możemy jeszcze, nie mamy stadionu, mamy nie dużo, dzwoni, ale... Nie dzwoni, nic nie proponuję, bo już nie odbiorą od ciebie telefon. Ale, wiesz, ale samo to, że na przykład mógłbym pojechać na treningi do Tottenhamu, czy gdzieś tam, teraz jest akurat, Avram był wcześniej w Chelsea, ale teraz jest gdzieś w Belgradzie, czy gdzieś tam, nie wiem, akurat pojechał, no... Tam nie chcę jechać. Dlatego, że ja lubię piłkarzy niepokornych, piłkarzy takich krnąbrnych, którzy mają po prostu jakąś tam swoją wizję piłki. Piotrek Biebo był taki, kiedyś 8 lat temu w Turcji powitał mnie takimi słowami: chcesz ostrzeżenie, czy od razu zniszczę? Pamiętam, napisałem jakiś tam tekst, ale później sobie to wszystko wyjaśniliśmy. Ja mam taki wesoły charakter, jak mnie znacie, nieraz porwałem ci kamerę, jak nagrywałeś jakieś materiały.